Narysuj obraz punktu A w symetrii osiowej względem prostej L. To jest prosta L. To jest punkt A, którego obrazu szukamy. Obrazu w symetrii względem prostej L. Albo mówiąc inaczej, chcemy punkt A odbić względem prostej L. I można to zrobić na przykład tak. Punkt A znajduje się w odległości 1, 2, 3, 4 jednostki od prostej L, 4 w prawą stronę. I w związku z tym, jego obraz w tym przekształceniu musi znajdować się o 4 jednostki w lewo od prostej L. 1, 2, 3, 4. I tutaj znajduje się obraz punktu A. Możemy go nazwać A'. Gdybyście to zadanie rozwiązywali na portalu Khan Academy, to wystarczyłoby kliknąć w odpowiednim miejscu i pojawiłby się punkt A'. Czyli obraz punktu A w symetrii względem prostej L, albo w odbiciu względem prostej L. Inny przykład. Narysuj obraz punktu B w symetrii osiowej względem osi X. To jest punkt B i odbijamy, albo znajdujemy obraz w symetrii względem osi X. Punkt B leży 5 jednostek poniżej osi X, czyli od punktu B do osi X mamy 1, 2, 3, 4, 5 jednostek, i jeżeli odbijamy punkt B względem osi X, to tak jak odbicie w lustrze, Obraz musi znaleźć się również 5 jednostek od osi x. Tyle, że w przeciwnym kierunku, w przeciwną stronę, czyli 5 jednostek nad osią x. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj leży obraz punktu b. Oznaczmy go b'. Obraz punktu b w symetrii względem osi x. Jeszcze jeden przykład. Punkt c' jest obrazem punktu c. O współrzędnych minus 4 i minus 2 w symetrii osiowej względem osi y. Jakie są współrzędne punktu C'? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie obliczyć to sami. Można to zrobić na parę sposobów. Pomóżmy sobie szkicem. Oś x, oś y minus 4, minus 2, tutaj leży punkt C, tak to mniej więcej wygląda, i odbijamy względem osi y. To jest oś symetrii. Punkt C leży o cztery jednostki w lewo od osi Y i w takim razie obraz punktu C leży o cztery jednostki w prawo od osi Y. Punkt C' znajduje się tutaj. Jakie będą jego współrzędne? Będzie miał taką samą współrzędną Y, minus 2, jaka będzie jego współrzędna X, ponieważ przerzucamy. Punkt na drugą stronę osi y, to zamiast minus 4, x będzie równe plus 4. Współrzędne punktu C' to 4 i minus 2. Można takie zadanie rozwiązać również w pamięci. Chociaż osobiście, kiedy właśnie tak robię, to i tak mam w głowie taki właśnie rysunek pomocniczy. Punkt C, który przekształcamy, ma współrzędne minus 4 i minus 2. Obydwie współrzędne są ujemne, czyli punkt znajduje się w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. I znajdujemy obraz w symetrii względem osi y. To oznacza, że współrzędna y nie zmieni się w tym przekształceniu, a współrzędna x zmieni się na liczbę przeciwną. I trafiamy z obrazem do czwartej ćwiartki. Obraz punktu C w tym przekształceniu znajduje się w czwartej ćwiartce układów współrzędnych. I tak właśnie się stało. Współrzędna y nie zmieniła się. A współrzędna x, ponieważ odbijamy względem osi y, zmieniła się na przeciwną. Liczba przeciwna do minus 4 to 4.